jest Koran, Pismo Święte muzułmanów. Ci, którzy 11 września chcieli zamordować świat, często się na tę księgę powoływali. Jedno w niej zdanie. A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców. Bałwochwalców, czyli wyznawców innych religii, ale trafili też w swoich. 6-milionową rzeszę wyznawców islamu żyjącą w Ameryce. Kraj, który jeszcze rok temu był dla nich rajem, po 11 września dla wielu stał się piekłem. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu żyją strachem, że wojna z terroryzmem zamieni się w wojnę z nimi, amerykańskimi Arabami. Muzułmanie jako jedyni na świecie postępują dokładnie według wskazań swojej świętej księgi. Nie robią tego ani chrześcijanie, ani Żydzi, tylko muzułmanie. Koranu nie napisano 11 września zeszłego roku. Napisany był 4000 lat wcześniej. I nie Osama Bin Laden tłumaczyć nam będzie jego zapisy. Zrobił to Mohamed. Osama Bin Laden i jego pomocnicy wybierają z Koranu to, co jest im przydatne, wyrywają z kontekstu i tym samym wypaczają jego sens. Gdyby w istocie, tak jak oni mówią, Koran nakazywał zabijać niewiernych, wszyscy już by nie żyli. Wyznawcy islamu zabiliby wszystkich z zimną krwią, bo Allah tak kazał. A przecież żyją. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala al-falah. Tej historii nigdy nie zapomnę. To jest moje życie, mój dramat. Pamiętam każdy szczegół tak, jakby zdarzyło się to wczoraj. Pamiętam pewnego dnia spotkałem na ulicy swojego nauczyciela szkolnego. Zdarzyło się to, zanim do władzy doszli komuniści. On był jednym z nich. Rozmawialiśmy i on nagle mi mówi, gdy nadejdzie nasz czas, urządzimy tu wszystkim drugi Wietnam. Wówczas nie wytrzymałem, rzuciłem się na niego z pięściami. Ludzie nas rozdzielili, gdyby nie oni, zabiłbym gnidę.
Z Afganistanu pamiętam komunistyczne wiece, demonstrowało powiedzmy 10 tysięcy ludzi. Władza mówiła wówczas, o zobaczcie jakie tłumy nas popierają. Ale ja tam byłem, widziałem, że wszyscy rzekomo popierający prezydenta w rzeczywistości nienawidzili go. Nikt z nich dobrowolnie się tam nie znalazł. Później w telewizji pokazywali, jakież to wiwaty wznoszono na cześć komunistycznej władzy. Gdy ja tam żyłem, było tak. Albo jesteś z władzą, albo przeciwko niej. Nie można było stać z boku i się przyglądać. Nie byłeś członkiem komunistycznej partii, to oznaczało wróg. Dorastałem, gdy komuniści cieszyli się władzą. Poszedłem na studia, do partii się nie zapisałem. Natychmiast więc uznano mnie za renegata. Zresztą całkiem słusznie, nie znosiłem komunistów. Wsadzili mnie do więzienia. So that's why you were in prison. W celi spotkałem wielu takich jak ja. A lot of people were in prison. Ich jedyną winą było to, że nie wspierali władzy. Lądowałeś tam, bo powiedziałeś coś przeciwko, albo nie powiedziałeś czegoś, na co władza czekała. To wystarczyło. Widziałem na własne oczy, jak mordowali ludzi. W ciągu 6 miesięcy, które spędziłem w więzieniu, zabili w nim 10 tysięcy osób. Na początku lekarzy, profesorów, ludzi najlepiej wykształconych. Tych, którzy mieli świadomość panoszącego się wokół zła. Byłem jednym z nich. Jakie szczęście, że udało mi się ujść z życiem. I was lucky I got out alive, actually. Gdy nadarzyła się pierwsza okazja, dałem nogę z tego piekła. Nie zrobisz tego teraz, myślałem sobie wówczas, to jutro będziesz martwy. Uciekłem z mojego kraju dosłownie w ostatniej chwili. Do wyjazdu namówił mnie przyjaciel, który wcześniej wyemigrował do Iranu. Porozmawiałem z ojcem. Zgodził się z tym, że w tym kraju nie ma dla mnie miejsca. Bał się, że komuniści mnie zabiją. Znalazłem człowieka, który za $120 zgodził się pokryjomu wywieźć mnie za granicę. Wówczas była to kupa pieniędzy. Dostałem je od ojca. W sumie było nas 20. Granicę irańską przeszliśmy pieszo. W ciemnościach zgubiliśmy przewodnika. Przespaliśmy się gdzieś w polu i o brzasku ruszyliśmy dalej. Po kilkunastu godzinach marszu dotarliśmy do jakiegoś miasta.
Tam spędziłem 3 lata gehenny. Harowa ponad ludzkie siły po 20 godzin na dobę. Wszystko po to, aby zarobić na dalszą podróż. W końcu udało mi się załatwić paszport i tak znalazłem się najpierw w Niemczech, a stamtąd już bez większych problemów wyjechałem po 2 latach do Ameryki. Ja w Iranie spędziłem 4,5 miesiąca, do czasu, aż wybuchła tam wojna z Irakiem. Po 4 po południu ten kraj był martwy. Zaciemnienie, latające nad głową samoloty, wybuchy bomb. Po 2 tygodniach bombardowań ruszyłem dalej w drogę. Nie po to, myślałem sobie, uciekłeś przed jedną wojną, aby brać udział w drugiej. Wyjechałem najpierw do Pakistanu, a później do Indii. Tam poszedłem do biura ONZ i ambasady amerykańskiej i poprosiłem o polityczny azyl w Stanach. Dostałem go i jestem. Nikt nie uwierzy, jak było mi wówczas ciężko. Przyjechałem tu ściskając w garści $1, bo wszystkie zarobione wcześniej pieniądze wydałem na załatwienie formalności i bilet. Życie uratował mi kolega, który tu wcześniej przyjechał. Pożyczył mi $60, dzięki nim nie umarłem z głodu. Znalazłem pracę od 5 rano do 23 wieczorem, tak bez przerwy przez 4 lata. Po kilku latach postanowiłem się ożenić z Afganką, bo tak każe nasza tradycja. Zadzwoniłem do ojca w Afganistanie. On znalazł mi odpowiednią dziewczynę, ale powstał problem. Jak wywieźć ją z Afganistanu? W końcu znalazł się sposób. Ojciec był chory, wymagał leczenia za granicą. Dostał od władz zgodę na wyjazd do Indii na operację. Pozwolili też drugiej osobie wyjechać w charakterze opiekunki. Tą drugą osobą była moja dziewczyna. Był rok 87. Czekałem na nich w Indiach. Tam się pobraliśmy. Ale ja wówczas jeszcze nie miałem amerykańskiego obywatelstwa. Trzeba było interwencji aż jednego z kongresmenów, senatora Yatesa, abym mógł ściągnąć tu żonę. Udało się. Od czasu, gdy się ożeniłem, a minęło już 14 lat, nigdy nie pomyślałem ani przez chwilę o innej kobiecie. Nigdy nie wypiłem ani kropli alkoholu. Tego zabrania mi moja religia. Nakazuje też być odpowiedzialnym za swoją rodzinę, żonę, dzieci. Myślę więc, że jestem dobrym muzułmaninem, bo nigdy o tych rzeczach nawet nie pomyślałem i bez nich jestem szczęśliwy.
Przed 11 września zeszłego roku miałem inny sklep w Evanston, w bardzo dobrej dzielnicy. Ale ta data zmieniła wszystko. Wyszedłem z domu o 8 rano. Zrobiłem zakupy i po 2 godzinach wróciłem. Zadzwonił telefon. Wiadomość, 2 samoloty, jeden po drugim, wbiły się w nowojorskie drapacze chmur. Nie chciałem wierzyć. To chyba jakiś makabryczny żart, powiedziałem dzwoniącemu do mnie koledze. Przestań się wygłupiać. A on na to, wcale nie żartuję, włącz telewizor, sam się przekonasz. Dopóki nie zobaczyłem tej makabry na własne oczy, nie wierzyłem. To było coś jak koniec świata, nie mieściło się w ludzkim umyśle. Później, gdy zdałem sobie sprawę z tego, co się stało, zacząłem się modlić. Prosiłem Boga, aby tylko nikt z Bliskiego Wschodu nie okazał się sprawcą tej tragedii. Już wcześniej przecież przylgnęła do nas łatka terrorystów. Niestety, później dowiedziałem się, że moje obawy były słuszne. Nie rozumiem, dlaczego to zrobili. Mogę zrozumieć ich złość na Amerykę. Nie kryli przecież, że nie podoba im się obecność Amerykanów w Arabii Saudyjskiej, w ich świętych miejscach. Ale przecież o to powinni mieć raczej pretensje do swoich przywódców. Pretensje o to, że ci zgadzają się na ograniczenie własnej suwerenności. Powinni załatwiać te sprawy u siebie, a nie winić Amerykanów. W żadnym wypadku nie nazwałbym tych morderców moimi braćmi. Nawet nie mogę ich nazwać muzułmanami. Ten, kto naprawdę wierzy w Boga, w Allaha, nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Jeden z nich napisał w pożegnalnym liście, że dzięki tej zbrodni pójdzie do nieba. Zapomniał chyba, że to Bóg, a nie człowiek, decyduje o tym, kogo obdarzyć łaską. To co, gdybym ja komuś kazał zabić się, to on poszedłby do nieba? Przecież to jakaś bzdura. To są zwykli zbrodniarze, samobójcy. To wszystko. Osama Bin Laden może sobie mówić, co zechce. To nie jest nasz prorok. Póki co jeszcze nie ma nad nami wyznawcami islamu żadnej władzy. Ma parę groszy i kilku zdesperowanych straceńców.
To wszystko, czym dysponuję. Nie rozumiem, dlaczego nas, muzułmanów, obarcza się winą za to, co jedna czarna owca wyrządziła światu. Przecież to nie my go wykreowaliśmy, lecz sami Amerykanie w czasie wojny ze Związkiem Radzieckim. Zanim do tego doszło, był zwykłym studentem. Nikogo nie chciał mordować. Nikt o nim nawet nie słyszał. W czasie sowieckiej okupacji Afganistanu Amerykanie wzięli się za niego. To oni go wyszkolili na doskonałego terrorystę. CIA go takim zrobiła, bo wówczas był jej potrzebny. Zło nie wzięło się z tego, że był muzułmaninem. Zło pochodzi od samych Amerykanów. Oskarżanie nas więc jest szczytem cynizmu. Co my, muzułmanie, mamy z tym wszystkim wspólnego? Nieraz to powtarzałem Amerykanom. To wy jesteście odpowiedzialni. Wyszkoliliście go, wysłaliście do Afganistanu. My nie braliśmy w tym udziału. Islam nie ma tu nic do rzeczy. Jest kozłem ofiarnym. Sami zrobili z niego monstrum, a dziś nam przeszywają łatkę. Znalazłem tę kartkę przypiętą do drzwi meczetu. Codziennie ktoś, nawet nie wiem kto, obrzucał mój sklep jajkami. Przed wejściem zostawiano śmieci. Za każdym razem wzywałem policję, ale nic to nie pomagało. Następnego dnia było dokładnie to samo. W końcu postanowiłem przenieść się gdzie indziej. Nie było wyjścia. Nie dawali mi żyć. Organizują się w grupy, bojówki i napadają na nasze osiedla. Od nawet tu na południu Chicago napadli niedawno na meczet. Do linczu nie doszło tylko dlatego, że tym razem na czas przyjechała policja i kordonem otoczyła świątynię. Takich historii w ciągu ostatniego roku było mnóstwo. Właściwie każdego dnia słyszymy o nowych incydentach w całych Stanach Zjednoczonych. Nie czuję strachu, ale przez ten rok straciłem pewność siebie. Co dzień myślę o tym, czy nie przytrafi mi się nic złego. Na przykład parę dni temu jechałem samochodem ze szkoły do domu. Zatrzymałem się na światłach i podjechał inny samochód. Siedzący w nim człowiek uchylił szybę i patrzył na mnie. Przez głowę przebiegło mi 1000 myśli, czy nie obrzuci mnie zaraz wyzwiskami, czy nie pobije. To nawet nie jest strach, to dyskomfort. Od 11 września zeszłego roku nie czuję się w tym kraju jak u siebie. Mam wrażenie, że jestem tu nieproszonym gościem. Wiele razy zdarzało mi się spotkać kogoś nieznajomego, kto mówił, patrząc na mnie: o, jesteś z Bliskiego Wschodu. Jak się nazywasz? Sarash Hakim. O, to arabskie nazwisko słyszałem. Jesteś więc muzułmaninem? Owszem, jestem, odpowiadałem. Wcale się tego nie wstydzę. Nie próbuję ukryć swojej wiary, bo nie ma w niej nic złego. Ci, którzy mnie znają, szanują. Gdyby wszyscy wyznawcy innych religii dobrze nas, muzułmanów, poznali, przekonaliby się, że wcale nie jesteśmy tacy straszni, jak niektórzy próbują nas malować. To ignoranci, nie potrafiący uszanować drugiego człowieka. Z tego samego powodu tuż po 11 września zeszłego roku zabili kilku Sikhów. Przecież Sikhowie to nie muzułmanie. Ale napastnikom wystarczyło, że ich ofiary mają brody, na głowach turbany, że są nieco podobni do Bin Ladena. Ślepa złość, tak bym to określił.
said they knew this person. They just went after her. Jestem pewny, że zdecydowana większość Amerykanów nie podziela przekonania tych, co na nas napadają, przekonania o zbiorowej odpowiedzialności muzułmanów za zbrodnię dokonaną przez kilku. Wiem, że żaden rozsądny człowiek, gdy usłyszy, że komuś spalili sklep albo napadli na meczet, nie powie o dobrze im tak. Mam 63 lata, urodziłem się w czasie wojny. Dorastałem tuż po niej w Palestynie. Pamiętam do dziś Żydów przyjeżdżających z Europy do swojego nowo utworzonego państwa. Wielu z nich miało i do dziś ma na rękach numery, pozostawione nie przez muzułmanów, lecz przez chrześcijan. Pamiętam to. Nikt wówczas nie upoważniał ich do tego, aby mówić, chrześcijaństwo to lepsza religia od innych. Nikt z muzułmanów nie oskarżał też o zbrodnie wszystkich chrześcijan. I teraz mamy kilkunastu desperatów, zbrodniarzy. Do diabła z nimi. Poważnie. Chętnie bym ich wszystkich zobaczył smażących się w piekle. Poza tym 500 muzułmanów zginęło pod gruzami nowojorskich wież. Co więc ma do tego religia? Islam ich do zbrodni nie zachęcał. Islam do zbrodni nie popycha nikogo. Każdy, kto zabija, robi to na własną rękę. I sam powinien za to odpowiadać. Odpowiedzialności zbiorowej nie ma i nie będzie. Zostawmy tę tragedię. Stała się, nic nie pomoże rozpacz ani gniew. Kochaj swojego wroga, jak powiedział Chrystus i nasz Mohamed. Kochaj swojego wroga. Czyli pomóż mu, pomóż wydobyć się z otchłani nienawiści, daj mu szansę na lepsze, godniejsze życie, przestanie cię nienawidzieć. To jest droga do pokoju. Czy wiesz, że Afgańczyk ma dziennie na życie zaledwie $1? Czy wiesz, że na Bliskim Wschodzie za $1 dziennie musi przeżyć cała rodzina? Cała rodzina. Czy jesteś w stanie wyobrazić siebie na ich miejscu? Jakbyś się czuł, wracając co dzień do domu, w którym nie ma ani kawałka chleba? Nie mówiąc o mleku dla dzieci czy innych podstawowych potrzebach. Jak można tak żyć? Jak długo można wytrzymać? Dziwić się, że są desperaci? Nawet zwierzęta dbają o swoje dzieci, karmią je. A ty jesteś człowiekiem. Przynajmniej za takiego się uważasz. Dopóki będziesz dbał tylko o siebie, dopóty nie uda ci się terrorystów zwalczyć. Zabijesz jedno pokolenie, narodzi się drugie, jeszcze gorszych od tamtych.